bo więc niosą mieszkańcy Mokrego. Trzeci z kolei Okonin, dekanat Razin-Chełmiński. Z dekanatu Lubawskiego wieniec niosą mieszkańcy Pijewa. Piąty wieniec wnoszą przedstawiciele dekanatu Golubskiego z Wielkich Radowisk. Następnie z dekanatu Górzno z Jastrzębia. Z parafii świętego Wawrzyńca w Rożentalu w dekanacie lubawskim. Witamy przedstawicieli Sardowa z dekanatu Łasińskiego, z Kijewa Królewskiego w dekanacie unisławskim, z parafii Grabowo w dekanacie Grabowo, z parafii Niepokalanego Opoczęcia Najświętszej Marii Panny w Brodnicy, z parafii świętego Michała Archanioła w Tylicach w dekanacie nowomiejskim, z parafii Żozie Lubawskie w dekanacie nowomiejskim, z dekanatu lubawskiego, z parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy, z Grodziczna, z Ostaszewa w dekanacie Grodziczno. Wieniec niosą przedstawiciele kazanic z parafii świętego Jakuba w dekanacie lubawskim, z dekanatu Rybno, Koszelewy, w dekanacie lubawskim Sam Pławy z parafii świętego Bartłomieja, ze Złotowa z parafii świętej Barbary w dekanacie lubawskim i korowód dożynkowy zamyka z dekanatu Rybno z parafii Rumian. Więc za tegoroczne plony, czyli dożynki, które mają charakter diecezjalno-gminny, czyli diecezja toruńska i gmina Lubawa zapraszają całą diecezję toruńską, wszystkich jej mieszkańców do tego wspólnego dziękczynienia. I właśnie powodem tego, że gromadzimy się dzisiaj tutaj w tym bardzo ważnym, nie tylko dla ziemi lubawskiej, tej cząstki diecezji toruńskiej, ale również dla całej diecezji miejscu, okazją do tego jest jubileusz, jaki obchodzimy w tym roku. To jest 800 lat chrztu ziemi lubawskiej. I właśnie na ten temat chciałbym troszeczkę powiedzieć, chciałbym parę myśli przybliżyć, abyśmy też umieli, zrozumieli ten temat i ten jubileusz, który tutaj dla nas mieszkańców jest tak bardzo bliski, tak bardzo ważny. Żyjemy w Polsce jubileuszem 1050-lecia chrztu naszej ojczyzny. Ale to, co się zaczęło 1050 lat temu, to był pewien proces chrystianizacji i ewangelizacji. To nie było tak, że
w roku 966, ani w kolejnych latach cała Polska została objęta nauką Jezusa Chrystusa i przyjęła wiarę w Jezusa Chrystusa. Mało, to nie była ta Polska, którą my dzisiaj odbieramy w swoich granicach i w swoim kształcie. To było i powiększanie jej terytorium, ale również i na tych terytoriach powiększanych to było właśnie głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Tereny, na których się znajdujemy, to są tereny pomiędzy rzekami Drwęcą, Gizelą i Welem. Te tereny, które określamy właśnie mianem ziemi lubawskiej. Ta ziemia lubawska oczywiście się później rozszerza administracyjnie, wchodząc w administrację powiatów, bo jeszcze w okresie międzywojennym i w okresie powojnia do reorganizacji województw w 1975 mamy powiat lubawski obejmujący szersze terytorium niż to pierwotne właśnie tym mianem określane. Ziemia, na której się znajdujemy, może troszeczkę zacznę od środka, została włączona do Polski w 1466 roku. To jest drugi pokój toruński. Wcześniej te ziemie były pod wpływem zaangażowania i działania krzyżackiego. Dopiero właśnie w tym czasie ziemia lubawska, ziemia chełmińska, czyli te ziemie, które nawiązują do kultury i są w kulturze pomorskiej, zostają włączone do korony i noszą miano ziemi Prus królewskich, w odróżnieniu od Prus zakonnych, czy później Prus książęcych, kiedy zakon krzyżacki w 1525 roku się sekularyzował, czyli przestał na tych terenach istnieć. Te Prusy książęce, czy Prusy wcześniej zakonne, to jest to terytorium okresu międzywojennego, które nazywamy Prusami Wschodnimi, nie należącymi wtedy do naszej ojczyzny. Ale wracając do początku, właśnie do tego jubileuszu, który obchodzimy na naszych ziemiach. Otóż tutaj funkcjonowały i żyły plemiona Prusów, różne małe plemiona Prusów, gdzieś graniczące bardzo blisko między sobą, i takie jedno z plemion również miało swoją siedzibę tutaj w Lubawie. Najprawdopodobniej gród tych Prusów znajdował się w samym centrum dzisiejszej Lubawy, na niewielkim wzniesieniu, na którym potem został zbudowany zamek biskupów chełmińskich. Z tego zamku biskupiego tylko pozostały mury obronne. I ten teren został zlecony dla ewangelizacji cystersowi, zakonnikowi o imieniu Chrystian. On przybył tutaj z Wielkopolski, sam pochodzić miał najprawdopodobniej spod Stargardu Szczecińskiego, ale przybywa tutaj z miejscowości Łekno i papież zleca mu misję, tak samo jak wcześniej świętemu Wojciechowi została zlecona misja wśród Prusów, tak właśnie później ta misja została zlecona Chrystianowi. Otrzymuje on od biskupów płockich w miarę już zorganizowaną i schrystianizowaną ziemię chełmińską. To jest też ta ziemia w dorzeczach rzek Drwęcy i Wisły. I ta ziemia chełmińska miała stać się taką bazą do wyruszania Chrystiana właśnie na wschód, czyli do Prusów. To jest początek XIII wieku. I Chrystian z całą łagodnością, bo był to człowiek łagodny, spokojny, wyrusza właśnie na wschód. I tutaj zdobywa, przynajmniej mamy takie informacje w źródłach, zdobywa dla Chrystusa i dla chrześcijaństwa, zdobywa dwóch wodzów pruskich. Pierwszy o imieniu Surwabuno. Surwabuno właśnie to był wódz wojen, czy możemy nazwać już współcześnie i bardziej książę, właśnie na Lubawie, w tym grodzie Lubawa. I drugi wódz o imieniu Warpoda. Z
Ziemi Lanzańskiej. Taka wiadomość zostaje nam, pozostała nam, że była taka ziemia obok ziemi lubawskiej, gdzieś ziemia lanzańska. Historycy tutaj mają różne, że tak powiem, warianty, gdzie ta ziemia mogła się znajdować. Najprawdopodobniej wielu się przychyla do tego, że ta Lanzania to pochodzi od miejscowości, od wioski nieopodal Lubawy położonej Łąży. Czyli tam miał znajdować się gród tego warwody. Tym bardziej, że archeologowie odkryli tam grodzisko. I ci pozyskani dla Chrystusa wodzowie Surwa Uno z Lubawy i Warpoda z Lanzanii, i przyjmijmy, że to jest Łąży, zostają w 1215 roku, udają się z Chrystianem do Rzymu. Po prostu Chrystian chciał przedstawić ówczesnemu papieżowi, Innocentemu III. To jest jeden z najwybitniejszych papieży w ogóle średniowiecza, bardzo długo piastujący swoją posługę na stolicy Piotrowej, a papieżem został jeszcze nie mając 40 lat, czyli bardzo młody człowiek. Chrystian udaje się z tymi dwoma wojami do Rzymu. I tam w Rzymie zapewne, również chcąc podziękować Chrystianowi za jego sukces, nazwijmy to po ludzku, sukces, Chrystian do października 1215 roku otrzymuje sakrę biskupią, zostaje biskupem. To jest czas w Kościele bardzo ważny, ponieważ w tym okresie obraduje czwarty sobór lateraneński, czwarty sobór na Lateranie. To z tego soboru między innymi, to już taka dygresja pozostaje, znamy 5 przykazań kościelnych. Na tym soborze zostało ustanowione przykazanie, aby przynajmniej raz w roku spowiadać się i w okresie wielkanocnym przyjmować komunię świętą, ponieważ no, to tylko świadczy o tym, że stan ducha i pobożności ówczesny nie był wcale taki, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. No i ci dwaj wodzowie zostają na Lateranie przez samego papieża Innocentego III ochrzczeni, czyli wprowadzeni do kościoła, otrzymują dar wiary. Dlaczego 6 stycznia, choć w źródłach nie ma konkretnie podanego dnia, jest podany rok 1216, zaraz przeczytam, przytoczę ten dokument. Dlaczego mówimy, że 6 stycznia, święto objawienia pańskiego, czyli trzech króli? Ponieważ w kościele istniała taka praktyka, że pogan chrzczono właśnie w tym dniu, tego dnia, kiedy do Pana Jezusa, święto objawienia pańskiego, tak to święto nazywamy, uroczystość objawienia pańskiego, przybywają poganie, przybywają mędrcy ze wschodu. I na pamiątkę właśnie tego wydarzenia pogan wprowadzano wówczas do kościoła. Ale 18 lutego, czyli ponad miesiąc później, Ojciec Święty Innocenty III wydaje dokument, który jest potwierdzeniem właśnie takiego wydarzenia chrztu. Właściwie dwa dokumenty, ale jednoznacznie brzmiące. Pierwszy dokument, pierwsza bulla dotycząca chrztu i tego, co z tym chrztem się też wiąże, Surwa Uno, a druga bulla dotyczy wydarzenia chrztu kolejnego wodza Warpody. Pozwólcie, moi drodzy, bo to jest ważny dokument, w którym po raz pierwszy zostaje w źródle wymieniona ziemia lubawska. Jest mowa o ziemi lubawskiej, Terra Lubavia. Innocenty biskup, sługa sług Bożych, czcigodnemu bratu Chrystianowi, biskupowi Prus, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Pobożne pragnienia wiernych należy łaskawie spełniać, a w szczególności takie, które dotyczą pożytku i sławy Kościoła. Dlatego też, czcigodny Chrystusie bracie, tutaj się zwraca do Chrystiana, przychylając się do próśb umiłowanego syna Pawła Prusa, bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, Surwa Uno, ten z Lubawy, dostał na chrzcie świętym imię chrzcielne Paweł. Warpoda dostał imię Filip. Przychylając się do próśb umiłowanego
Pawła Prusa, Ongis Surbabunem zwanego, niedawno ochrzczonego w Stolicy Apostolskiej, kierowanych w sprawie zatwierdzenia nadania ziemi lubawskiej z jej przynależnościami, którego onże razem ze swoimi współplemieńcami, jak do nich sprawa należała, dobrowolnie dokonali, kierowanie pobożnością tobie i twoim następcom naprawite posiadanie i własność. Uznając, iż darowizna ona sprawiedliwo jawi się, jąż tobie i twoim następcom powagą apostolską potwierdzamy i utwierdzamy niniejszego pisma opieką. Żadnemu przeto w ogóle człowiekowi nie wolno tego pisma naszego potwierdzenia naruszać, ani odważyć się mu nierozważnie przeciwstawiać. Jeśli zaś ktoś przedsięwziąłby na to się pokusić, niechaj wie, że naraził się na gniew Boga Wszechmogącego i Jego świętych apostołów Piotra i Pawła. Dan na lateranie dnia 18 lutego roku pańskiego 1216 w 18 roku pontyfikatu naszego. Mowa tutaj jest właśnie, moi drodzy, o ziemi lubawskiej. I tak bywało, że pierwsi ochrzczeni wodzowie oddawali się w opiekę Kościołowi, a tutaj w tym momencie, w tym dokumencie papież to potwierdza, oddali się w opiekę temu, który ich nawrócił, czyli samemu biskupowi Chrystianowi. I dlatego też ta ziemia od XIII wieku, ziemia lubawska, jest terenem działania i może być i własności biskupów. Biskup Chrystian nie był biskupem konkretnej diecezji. Był on biskupem Prus, czyli dla tych terenów, które podbije on dla Chrystusa, podbije dla chrześcijaństwa, podbije dla Ewangelii. Ale później, kiedy już wpływy krzyżaków są coraz większe, krzyżacy doprowadzają do tego, że kolejny z papieży wydaje bullę w 1243 roku, to jest jeszcze 2 lata przed śmiercią biskupa Chrystiana. Biskup Chrystian umiera 4 grudnia 1245 roku, czyli 2 lata wcześniej, w 1243 roku, te ziemie pruskie zostają podzielone na 4 diecezje, powstają diecezje. I to jest diecezja chełmińska, nazwa od tej ziemi chełmińskiej, do której zostaje przyłączona, ofiarowana przez Surbabuno i potem przez Warpodę ziemia lubawska, bo podejrzewa się, że ta nazwa Lanzania przestała istnieć z racji tego, że te dwie ziemie się po prostu połączyły i przyjęły miano imię ziemi lubawskiej. To jest pierwsza diecezja. Druga diecezja powstaje warmińska z siedzibą we Fromborku, ze stolicą we Fromborku. Trzecia diecezja to jest diecezja pomezańska, do której dzisiaj nawiązuje diecezja elbląska z siedzibą, stolicą w Gwidzynie. I czwarta diecezja to jest diecezja sambijska, Sambia, ze stolicą w Gwidzynie. To jest ten nowy podział. Czyli ziemia, diecezja chełmińska obejmuje ziemię chełmińską i ziemię lubawską. I właśnie do okresu pierwszego rozbioru Polski, do 1772 roku, tą główną siedzibą biskupów chełmińskich staje się Lubawa. Na Starym Grodzisku, właśnie w Pruskim, tego Surbabuna, zostaje wzniesiony zamek. No, pierwotnie przez żadną armię, przez żadne wojsko, które tutaj przechodziło, zamek. I stąd tutaj biskupi chełmińscy zawiadują swoją diecezją. Stolica diecezji jest i katedra jest w Chełmży. Nazwa Chełmża, wcześniej to była wioska Łoza. Chełmża nosi swoją nazwę też od ziemi chełmińskiej, bo było Chełmno na północy, Chełmno Krzyżackie, ale ziemia Chełmża znaczy tyle, co Chełmno nad jeziorem. Tam jest katedra, tam jest kapituła kanoników, tam jest niby stolica diecezji, ale właśnie tutaj stąd biskupi chełmińscy zawiadują. I tak jest, moi drodzy, do 1772 roku. Innymi miejscami również, które kluczami biskupimi, które do nich należą, jest zamek w Starogrodzie i też przez pewien czas, ale większych informacji na ten temat nie mamy, był również zamek biskupi w Wąbrzeźnie.
Stąd, moi drodzy, można powiedzieć bez przesady, znajdujemy się w centrum początków, chrystianizacji już nie tylko ziemi lubawskiej, ale całej naszej diecezji, wcześniej chełmińskiej, dzisiaj diecezji toruńskiej. Bo dzisiejsza diecezja toruńska, po podziale, kiedy papież w 1992 roku, Jan Paweł II, dokonał reorganizacji administracji diecezji w Polsce, dzisiejsza diecezja toruńska ma w swoich granicach całą diecezję chełmińską z XIII wieku. Czyli te diecezje z początków właśnie chrystianizacji. Tego, czego dokonał biskup Chrystian, a potem zostało już zorganizowane właśnie w nowo utworzonej diecezji chełmińskiej. Czyli nawiązujemy do samych początków tym podziałem diecezji, którego dokonał Jan Paweł II, jak wspomniałem, w 1992 roku. Dziękujmy Panu Bogu jako jedna diecezja, jako jeden kościół diecezjalny tutaj w Lubawie, tutaj w Lipach, podczas dziękczynienia również za plony w ten Dzień Dożynek, za to, że 800 lat temu na naszej ziemi wyrósł skarb wiary, wyrosła wiara, która no, czymś dla nas, chrześcijaństwo i życie w wierze jest normalnym, ale dziękując temu biskupowi Chrystianowi za jego zapał, za jego ewangelizację, dziękujmy również za to, że my kiedyś na chrzcie naszym staliśmy się chrześcijanami. Dziękuję serdecznie.